Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się dzisiaj karty dnia na dzień 8 czerwca. Także zaczynamy. Karty Tarot, Lenormand. Tutaj, moi drodzy, wypadła dwójka monet. Dwójka monet, wahanie, moi drodzy, wybór. Możliwe, że otrzymamy jakąś propozycję pracy, ofertę czegoś dodatkowego. Też będziemy się wahać, czy coś kupić, czy sprzedać, czy w ogóle wchodzić w to, tak? Czy wyjść z domu, czy nie. Jest tutaj wahanie, decyzja do podjęcia. To wszystko zależy od nas, moi drodzy, jak tutaj postąpimy. Myślę, że głównie chodzi o sprawy finansowe, bo jest materia, tak? Monety mamy. Człowiek czasem może spotkać osobę o dwóch twarzach. Tu, moi drodzy, ktoś może być dwulicowy. Musimy uważać. Też jeśli się trafi dodatkowa jakaś praca, no to oczywiście będziemy się zastanawiać. Z aspektów takich, moi drodzy, zdrowotnych, można powiedzieć, że tutaj zaburzenia błędnika, taka chwilowa utrata równowagi, trzeba na to zwrócić uwagę właśnie. No dobrze, kochani, i teraz karta Lenormand, co nam dopowie, co wyjaśni. Tutaj troszkę te chmury mówią o tym, żeby uważać na finanse, uważać, bo tu są jakieś takie niepokoje. Chmury mówią o stresujących sytuacjach, o niejasnej sytuacji finansowej, o niejasnych planach na ten dzień. Także to nie tylko, że pogoda jest gorsza, tak, i są chmury, ale tutaj, moi drodzy, też zdrowotnie uważajmy na płuca, kaszel, uważajmy na powietrze tego dnia, bo może być również powietrze skażone i jest tutaj zagrożenie właśnie kaszlem, astmą, różnymi sprawami związanymi z układem oddechowym. Także dbajcie o siebie, moi drodzy, i pamiętajcie o zdrowiu, pamiętajcie o sobie. Tutaj mi się pokazało właśnie takie skażone powietrze, moi drodzy. Mogą być problemy z płucami. No dobrze, to są moje takie indywidualne odczucia. Możecie brać to do siebie na poważnie, możecie mniej poważnie, ale ja zawsze ostrzegam. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, życzę wspaniałości. Do usłyszenia, moi drodzy.